Dzień dobry. Znacie taki wierszyk? Papuszko, papuszko, powiedz mi coś na uszko. Dzisiaj właśnie narysujemy papugę. Co prawda ona nic wam ciekawego nie powie, ale na pewno pięknie będzie wyglądała, gdy ją narysujecie i jeszcze pięknie pokolorujecie. Zapraszam. Ostatnią bohaterką serii Nasi pupile będzie papuga. Papuga, która jest często uważana jako synonim mądrego ptaka, bo niektóre podobno potrafią nauczyć się mówić. Zobaczcie, pan Andrzej rozpoczął rysowanie od dosyć charakterystycznego tułowia. To jest takie półserce, można znaleźć taką analogię. Na końcu narysował głowę, którą okrasił olbrzymim dziobem. Papuga, jak każdy ptak, ma skrzydła, które w jej przypadku tutaj nasz animator zwieńczył takimi charakterystycznymi lotkami, które można by było porównać do palcy. Bo nasza papuga jest przecież mądra, na pewno jakby chciała, to by nauczyła się łapać. Zresztą korzystają często przy łapaniu papugi z dolnych łap swoich i w charakterystyczny sposób potrafią manipulować niektórymi rzeczami. Pan Andrzej narysował właśnie ogon, łapy i w tej chwili wyciąga te kreski, które wieńczą kształt naszej bohaterki. Podgumowuje te linie, które w tej chwili są już nam niepotrzebne. Rysuje pazury na końcu palców naszej papugi, a także jeszcze dokańcza piękny, duży dziób naszej papugi. Pamiętajcie, że papugi też mają charakterystyczne czuby. Na głowie jest właśnie taki rodzaj grzebienia, który w przypadku naszej papugi jest lekko zadziorny, bo skierowany do przodu. Czas na ogon i mamy piękną papuszkę. Nasi pupile już są w komplecie. Tylu akurat się mieści na ekranie. Mam nadzieję, że niektórym z was uda się narysować całą piątkę. Zróbcie takie rysunki i pochwalcie się w szkole czy w przedszkolu. Na pewno pani od plastyki się spodoba. Do zobaczenia w następnych spotkaniach. Pa!